rocznica powstania we Włoszech. No każdy ma jakieś tam swoje rocznice. Dzieje się, dzieje się. No ja nic nikogo nie gonię, proszę państwa. Żadnej tutaj... Teatru Wielkiego nie ścigam, bo ona mnie nie interesuje, ale ludzie ją interesują, no inna sprawa, niech się baba puknie. No czarze, wchodzą na Berlinka, stoi po lewej stronie i zagląda komuś w oczy. Tak, potem się później wydawało, że ludzie nagrywają filmy robią, nie? Aż do czwartku, 1 grudnia. Głupia baba. Oprócz niedzieli, czyli dziś, tak, znaczy, czwartek, nie, piątek, tak, sobota, tak, oczywiście niedziela, trzeba mieć świadomość, że przerwa, to my nie robimy nic złego. To my nie robimy nic złego. I poniedziałek, wtorek, nic na pana, nic na siłę, nic na złość, nic specjalnie. No, a co okaże, to baba się kompromituje, baba się rozgłaźni, a jeszcze to taki bab z tym, że zauważyłem, podchodzi do dyrektora i coś do niego mówi, zagaduje, rozmawia z nim. No to czyli tak to się robi, tak to się robi. Najwyżej jakby Pana Boga złapała za nogi, a diabła za ogon. Mamy całe mnóstwo przykładów ludzi butnych, a zarozumiałych, niepokornych. Cała historia Izraela. To jaka jest? Izraela o twardym karku. To jaka jest? Oni myślą, że jak Jahwe przymierze zawarł, no to na czynienie zła. Nie musi źle czynić. Choć podobaczą, no to kurczaczek, on idzie dzisiaj kupić papierosy. Ja mówię, dzisiaj święto Matki Boskiej Ostrogramskiej, no bo tutaj Warszawa słynie ze święta, święta Matki Boskiej Ostrogramskiej. Jak wyszedł, zobaczył, że kioski czynne, zadowolone. No mnie tutaj już wyzwało, ja mam nadzieję, że obronność w najbliższych latach będzie naprawdę wysokim priorytetem i nie będzie traktowana jako potencjalne źródło Radio Konsita, tylko po to, żeby ratować także, proszę państwa, polskich wydatkach. Nie musi palić dziecko papierosów, przecież dziecko nie ma nałogu, dziecko nie ma potrzeby, nie ma skażenia, zepsucia, ale jeszcze trochę to może i mieć zepsucie. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą rosyjskiej propagandy. Od tego zaczniemy. W serwisie powiemy także o huraganie Otto, który zagraża Karaibom, a także o mijającej dziś 10. rocznicy śmierci Aleksandra Litwinienki. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Europosłowie mówią o nasilającej się rosyjskiej propagandzie i wzywają komisję oraz unijne rządy do skuteczniejszej walki. Parlament Europejski przyjął rezolucję autorstwa polskiej europosłanki Anny Fotygi. Za było 304 eurodeputowanych, 179 przeciwko, 208 wstrzymało się od głosu. Ta rezolucja to najostrzejszy głos unijnej instytucji dotyczący rosyjskiej propagandy i najbardziej krytyczny pod adresem Moskwy. W dokumencie mowa jest o przeinaczeniu. Rosyjska propaganda jest tak bardzo skuteczna. A tutaj nasza koleżanka Zosia, przecież nie byle kto, bo to niemiecki tłumacz przysięgły, mówi, że słuchaj, to jest komu. Ja się jeszcze w ogóle dziwię, że on jest dyrektorem. No tak, ale słuchaj, przyszła z bylu, przyszła jeszcze ta, jeszcze tamta. One wszystkie wywalone. Są. Jak była dyrektorką, to nie jest, a przynajmniej opiekowała się galerią tej izbie rzemieślniczej, tak? Na Trębackiej 4. No to mówią, że nie ma. Ja mówię, Bogu dzięki, nawet tam nie zachodzę, bo mnie to nie interesuje. Sztuka, handel, sztuka, sprzedawanie, sztuka, cwaniactwo. Mnie to po prostu nie interesuje, ale wiem przy okazji, że ta Krystyna, to ona dawno nie jest kierowniczką, że tak powiem, użyję takiego kolokwialnego słowa, kolumbijskiej stacji radiowej kierowniczką galerii. Agustin Moreira.
No jaka to galeria, sama mówisz, że proszę państwa, to jest tylko foyer, to jest tylko foyer, no bo jak Teatrze Wielkim to w foyer są ludzie, a galeria jest dalej. Chociaż no, galeria ta nie jest największa. W październikowym Messiom zginęło prawie 1000 osób, większość z nich na Haiti. Galeria, opera. I przenosimy się do kraju. Proszę państwa, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjrzeć się trzeba, przyjrzeć się trzeba. Podpadła, bo Ela Pastecka dzwoniła, wczoraj dzwoni przez... Ja mówię, chodź szybciutko. A jaki wernisaż, galeria, opera? Nie miała zielonego pojęcia, bo zawsze... Tak, jak otrzymywała informacje, tak teraz nie miała nic. Ela Pastecka nie miała żadnych... informacji. Także proszę państwa, wielki skandal. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Ona zawsze jak nie e-mailem, to pocztą przychodziły do niej zaproszenia do galerii i opery. Zaraz pokażemy, proszę państwa, zaproszenie, bo nawet miałam dwa zaproszenia do galerii opery. Zabrzmiał z kolei prezydent Andrzej Duda w stronie walczących o Polskość przy pomniku baba, kolegów powstańców śląskich, która zaczęła z mieszkańcami no, jak to mówią, miasta, Monika z boku Kasińska, zaczepiać ludzi kąśliwie, czyli niestandardowo też, krytykować, żeby nie robili zdjęć, bo to są jeszcze na zdjęciu inne twarze. Ja mówię, słuchaj kochanieńka, te inne twarze to wcale nie są takie istotne i nam nie na tym zależy, żeby te twarze nagrywać, ale jak ja pokazuję obraz, to zawsze przyjemnie jest pokazać przy okazji, że ktoś na ten obraz się gapi w perspektywie, prawda? No jak ta prosta baba, jak ona jest ciemna, ona nie ma pojęcia, że tutaj chodzi o sztukę, że tutaj chodzi o coś większego, o sztukę, o ten obraz. I na przykład odchodzę z tyłu, bo tylko świadkowie Jehowy może to potrafią skromnie, pokornie. Odchodzę z tyłu i pokazuję tę sztukę z punktu widzenia też tej osoby, która z lewa patrzy się. A ta sprawa z lewej i prawej, no, czyli że my jako artyści, gdy mamy dystans do siebie, względem siebie, no to to jest właśnie to i o to chodzi. Powiedział Zdzisław Kłosiński, że ceni nas, że my widzimy ten dystans, mamy dystans względem siebie, bo człowiek chciałby się zaraz pokazać, że to on, och, i ach, tutaj jak kamera pokazała na Lubelskiej, jest taki chłopczyk kulawy, ładny, no ale wiesz, on będzie usługiwał w Caritasie aż chyba do śmierci. I tak jak ma wolny czas, wyszedł przed drzwi i tak stoi z rękami w kieszeniach. Wyglądało to może nieładnie, tak dumnie, butnie, ale chociaż miał chwilę na, że tak powiem, papierosa. Nie, papieros to niepotrzebnie. Niepotrzebnie kurczaczek zaczyna palić papierosy. No to co to da, jak damy znać do maski, to nic nie da. Proszę państwa, ile ludzi zaczyna palić w młodym wieku. Potem nie mają pieniędzy, tak jak Janek Witek chodził po pety, na ulicę nawet Litkę przepędzał śpiącą w drzwiach o 12 w nocy. Mówił bardzo brzydko, no jak to w Warszawie, chamstwo, draństwo. Bardzo brzydko mówił niepotrzebnie. No i ona wypłoszona, wstała szybko, to usiadła na łóżko. Proszę państwa, sytuacja już jest zaczęła się trząść, że po prostu zaczęła się trząść. Mamy do czynienia z... I tego. Już nawet nie z katastrofą. Ja mówię, słuchaj, zaraz wróci, no już. No musi on spalić. Czyli człowiek wpada w nauk. A więc niedobrze jest, gdy dziecko zaczyna palić papieros. Tragedia to jest. Tragedia. Nie da się, nawet równając z ziemią dzielnicy, zlikwidować przeciwnika, który się tam ukrywa. Ukrywa każdy, kto się. Prowadzi co działania się operacyjne ukrywa? W terenie zurbanizowanym wie, tu że bez względu na to, co się gdy będzie nasze działo, radio, trzeba w pewnym momencie FM, euro, z wojskami Barbie, lądowymi, Baby, które mają Extra. Ten teren oczyścić. Już a siły Asada albo pokazać, nie chcą, albo nie są pokazać zdolne do tego typu operacji. Natomiast do...
To był przede wszystkim Galerii podpis Opera, możliwości Federacji Rosyjskiej. Rosjanie po raz kolejny zrobili wielkie show pod tytułem czego możemy używać, co używamy, prawda? Ściągamy rakiety, ściągamy systemy obrony wybrzeża, które stosujemy do ataku na cele zurbanizowane. Używamy niezwykle drogich zabawek i tak naprawdę, tak jak pojawiają się gdzieś takie opinie, no po to po prostu zareklamować. To zobaczcie, w boju się sprawdza, kupcie to od nas. Syria stała się tak naprawdę takim poligonem, na którym Rosjanie po pierwsze szkolą swoich ludzi, to jest, szkolą swoje jednostki do działań w nowym, na nowym froncie współczesnej walki, a poza tym testują wszystko, no bo jak pokażą, że to działa nie tylko na poligonie, gdzie wszystko jest ustawione, Edward działa w boju, ale to szkoda, że te wszystkie, nie co ma sprzedają nic. Się podnosi. Państwo a więc zobaczą, po prostu kartki, nie po ma co nic. Biegać z żołnierzami tylko i wyłącznie gdzieś w którymś z okręgów wojskowych. Można to wypróbować 22, w realu i przy okazji pod hasłem, prawda, że walczymy o to, żeby zapanował Galeria spokój Opera, i pokój. No, nie tymi narzędziami zaprowadza się pokój. Natomiast Dąbrowski, można zagwarantować, że Narodowej, jeżeli Waldemar ktokolwiek przetrwa, no bardzo lubimy pana dyrektora, ci, którzy przetrwają oblężenie, ale po co baba gniaci, którzy ma przetrwają psuć. Oblężenie, psuć. Ci, którzy przetrwają te, i te bezwzględne tyle, jak się podlizują one. Takie, wiecie państwo, plus, są chytre, że no, niektóre tego, to kształcone to mogą być, to więc raczej ateistki, one te chytre kształcone, raczej ateistki potrafią udawać moherowe. Nie chodzą do kościoła, bo to rzadko która z Tatru Wielkiego. By chodziło, ja już nie mówię tu o świadkach Jehowy, tam parę osób było z Tatru Wielkiego, już nie będę mówiła co, kto, terenach, ale dyrekcja Tatru Wielkiego źle robi, że nie ma portretów. Będą dużo łatwiej działać na terenie Syrii, bo Rosja nie jest zainteresowana tym, żeby posłać żołnierzy na pustynię, którzy występowali tam oczyścić ten obszar. Na największej scenie to nic nie da, to nie jest tak efektywne jak pokazywanie możliwości nieszczęsnego Kuznecowa, którego na razie, komentarze nasze są w powijakach, w potrzebnym celu, poza propagandowym państwa, i właśnie takim, to wszystko wyłazi, jak to mówią, oliwa na wierzch wypływa. Radio Tok FM, nawet samo Radio Tok FM mówiło spada. O Hannie Gronkiewicz, że Hanka wpadła, tych, no to czyli wpadła, jak śliwka w kąt, na jakimś krętactwie Hanka wpadła. Proszę państwa, tutaj też niektórzy wpadną, jak będą tak kręcić, tego, że ale już tak po chamsku, żeby baba podchodziła i nie dawała ludziom standardowo przeżyć który teraz święta jest realizowany otwarcia nowej wystawy w galerii. Wyraźnie, że w Galeria Opera w Tatrze Wielkim, to Operze Narodowej. Państwem i ta babka przyuważyła, ona zawsze stoi po lewej stronie i patrzy się tak w oczy. Bardzo miła ta babka, bardzo fajna ta babka. Tu mamy do czynienia z ludnością sunnicką. Ta babka, niech się wysra, niech się wypierdzi, niech się wytwierdzi i po prostu bardzo nisko spadnie, ale niekoniecznie ona. Niech państwo się domyślą. Teraz wszystko jest inwigilowane. Ludziom nie dają po dyrygować, dyrygentować, państwo islamskie. Nie dają. Bo ich bunt, to był bunt przeciwko uciskaniu systemowi, jest, braku oni, spadku no, ich wartości w przypadku Iraku, problemów syryjskich, wykorzystanych no, przez trochę różne osoby nie będzie z tym wiadrem zupy czegoś, co chodził permanentnie, prawda? Musi trochę poszpanować, ja rozumiem. Była bardzo przydatna, żeby ściągnąć po prostu różnych fanatyków z całego świata, którzy papieroski walczyć i utrzymać ten twór. Natomiast w całej strukturze był to twór religijny, sunnicki, skrajny. Różne rzeczy, więc robi się dziś, kiedy niepotrzebnie. Się rozbija, i teraz powiedzmy tutaj te cały plik naszych komentarzy Radia Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Landstrom Extra, będzie się zaczynało od słowa niepotrzebnie, niepotrzebne zaczepianie, które niepotrzebne reakcje. No bo standardu brak. Pogorszy, ma być ciepło, ma być miło, ma być rodzinnie, a tu ani ciepło, ani miło, ani rodzinnie. I chociaż kurczę chłopak, grzeczny chłopczyk by zjadł jakieś ciasteczko. Nic, tylko wińsko, śmierdzą
samej strukturze państwowej. A denaturatowy nawet nie spróbowałem białego. Ani pomysłu, ani konceptu. I ale myślę sobie, a nawet jeżeli zniknie jako struktura, zakładając, że prawda, Mosul w końcu zostanie zdobyty, czy zostanie zdobyta za sprawą Kurdów Raqqa, czy też jakieś tam operacje będą dalej prowadzone. Jeżeli nawet zniszczymy te struktury oficjalne, to nie zniszczymy tej nienawiści, nie zniszczymy tego poczucia, z jakim ci ludzie zaczęli walczyć. I to wcale nie było tylko wyłącznie chęć zbudowania kalifatu. To jest narzędzie, które się posłużono. Świetne narzędzie do budowy pewnej koncepcji politycznej. Bardzo skuteczne, bo rozwiązujące mnóstwo problemów dotyczących praw, obowiązków, zasad i wielu innych rzeczy. Jak na razie to możemy dostać dwa mieszkania. Zabierające to jak wygramy w spadku, a że spadek się ciągnie latami, to rozumiecie państwo, że nie dziś, nie jutro, prawda? Dzisiaj, zwłaszcza, że tutaj, żeby w sądzie się przebić, nie jest to takie łatwe, żeby się przebić. Niezwykle trudno jest tym ludziom przedostawać się. Zobaczymy. Ci, którzy walczą, tak czy siak, walczą, jedni walczą dla idei, babka do dyrektora zagaduje. Tutaj na Saski 42 bardzo miła pani sprzątaczka zbawieni. Znika. Nadal walczy dla pieniędzy. I no, wiecie państwo, moment, jak pół żartem, pół serio, ale poważna sprawa jest z tej strony, że ona będzie dobrym świadkiem na sądzie, bo mówi, kluczy proszę nie dawać, dobrze, żeście kluczy nie dali, bo oni do tego mieszkania chcieli wejść. To nie są wszystko jakieś zwarte ciało, do tego mieszkania. Spółdzielnia sław, bo jeżeli człowiek umiera, a mieszkanie prywatne, to by już mieli dużo sobie forsy zaoszczędzonych, bo mieszkanie odremontowali, przecież tutaj ludzie mieszkają, no to przecież no gdzie standardy, co tutaj przecież ludzie mieszkają, zanim oni się zorientowali, spółdzielnia sław, że ludzie mieszkają, to już zdążyli do dolnego zamka włożyć bolce, do górnego zamka włożyć druty. Które kontroluje państwo islamskie. Ja mówię do tej przemiłej pani sprzątaczki. To powoduje, no tak, chcieli wejść, to się zgadza. Bo w dolnym zamku jest bolec, a w górnym zamku tą są druty. Jaką jest państwo islamskie, z punktu i to widzenia wcale nie jest powiedziane, że przebijanie się tych ludzi, ja to nie mogłam wyciągnąć ten bolec, mogłam nie wyciągnąć go. Gdyby ktoś faktu, to tak wbił, faktu, które musiałabym tu wezwać jakiegoś, proszę państwa, ślusarza. Tu kolega też jechał z wernisażu, zostawił plecak w tramwaju tu w Warszawie, stołecznego miasta Warszawy, tramwaj. Oczywiście nikt mu tego nie oddał. Były klucze, musiał, żeby wejść do domu, musiał wzywać, proszę państwa, ślusarza, musiał wzywać się, bądźcie gotowi także taka robota, na nasze wezwanie. Czy rzeczywiście gdy mamy do czynienia z takimi radio, komórkami, które są gotowe euro, uderzyć? Ta Barbie Baby możliwe, że tak. Pytanie jest inne. Jak działa łączność? Znajdzie, to mało jakie sposoby dawane są rozkazy? Czy raczej w jaki sposób są przygotowani, czy mają znalezioną broń? A więc kwestie operacyjne. Piotruś nie jest głupi, Piotruś jest bardzo mądry. Bardzo mądry to byłby ktoś, kto, którzy są gotowi do ataku na wydany rozkaz lub określony sygnał. Czy też po prostu jest to sygnał do wszystkich, którzy popierają nas. Słuchajcie, telefon, w pewnym momencie, prawda, znowu ogłosimy, zresztą ogłaszali, bo przecież nie wiem, czy on tam znowu miał ten stały meldunek, czy miał forach na dowodzie. Kiedy znikły te wszystkie główne czasopisma, bo nie coraz trudniej je wydawać, pojawiło się jak nowe ktoś czasopismo znajdzie, to ma potem Rzym i w nim nawoływano właśnie tego, żeby dalej kontynuować na targówku Marcinek takiego Szczyńskiego mieszka. Natomiast jak oddał telefon, to no to facet go posądził, że on ten telefon mu ukradł po prostu. A on chciał tam na piwo mieć parę groszy znaleźć. A skąd? Ten Marcinek się teraz tak rozdył, gdzieś tam łazi. Marcinek Goszczyński jest nie do poznania. Potrzebnie palił papierosy. Ugrupowania, też które dotychczas niepotrzebnie palił papierosy. Nie robimy nic ludzie złego, umierają na raka, zapadają na sens, bo wreszcie choroby, a jak tutaj babka oczy, powiedziała w radiu, że 530 ileś tam 6-8 składników ludzie, chemicznych jest się bezkarni, w papierosie, mogą idzie z papierosa, które działają na poszczególne
części organizmu człowieka, albo z któregoś pokolenia, prawda? Prawda? Też no. Szuka swojej drogi. Także i znajdują tą drogę, działają, nawoływanie. Także buziaczki, bo to my robimy coś fajnego. Albo też wyłuskiwać ludzi z pośród różnego rodzaju tych migrantów, nasze radio, którzy Rock FM Euro kończy ta Barbie Baby Ranch Extra. W różnych imigranci, imigrantami, raczej tutaj Polacy sami sobie radę dać nie mogą, są niemili, są niegościnni. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie jest Anglo-Ameryka Białystok. Nie ma ludzi prawosławnych, nie ma nawet, proszę Państwa, niedaleko Teatru Wielkiego, to była cerkiew Aleksandrowska na Placu Saskim. Nie wiem, czy Państwo sobie kojarzycie, przypominacie. Nawet mamy tutaj też na wprost, jak Państwo za tym kapeluszem widać, stoi cerkiew Aleksandrowska i dzwonnica, 70-metrowa dzwonnica, przepiękna. Oj, jakie to było piękne. No, pomiędzy wojnami została rozsadzona. Tutaj cerkiew nie ma dobrze na Mazowszu. Przeprowadza telewizja główna, wywiad, audycja, komentarze. Co dla ciebie znaczy słowo moher? Moheryzm, moherowa, moherowy, moherowy. Co to znaczy? No, ludzie różnie odpowiadają. I chociaż tego tutaj pełno jest, to ludzie tak naprawdę nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Ale czasem mówią, że to ktoś jest brudny, czysty, niechlujny i niepotrzebnie też używa słów brzydki. Mnie zatkało z tym ONR. Co to jest to ONR? A Mareczek żartował, tak mówiąc. ONR to przyjechało z Białego Stoku. Skąd ja mówię, słuchaj, z Białego Stoku, te dane nie są z Białego Stoku, no to teoretycznie możemy sobie wyliczyć, że z Białego Stoku prawosławni nie przyjadą. ONR może przyjeżdża, a tak naprawdę skąd się to wzięło? Ale proszę Państwa, wiemy, że polityka i sposób działania przeklinają państwa islamskiego nie polega tylko na tym, żeby wziąć tych najbardziej radykalnych. Jak Państwo wejdą ten kanał Barbara Bloch, to tam jest kółko to samo, na K, na K, często, że aż dziwne, że oni tego kanału nie zlikwidują. A jednak to ma poparcie, to ma oglądalność. Więc to jest nastawienie. I to tak półoficjalnie mówię, ale nie ma kanał państwa, jest oficjalny. Kanał jest oficjalny. Z założenia. Babka dyrektorowi Teatru Wielkiego mówi półoficjalnie. Ale ona pracuje oficjalnie. Półoficjalnie zaczepia ludzi, jak kto nie widzi. Ja mówię, durnawa, bo nie widzisz, że ktoś z tyłu nagrywa to, co ty gadasz? Społeczności. No i proszę bardzo. I proszę taka bardzo. Informacja, prawda, i ona nie rozumie, że ona może no tak znaczy, samo wpaść, sporo, ale nie tak jak dużo, Hanka Gronkiewicz. Tak 100-200, tego nie pojmuje, tego dużo, nie może zrozumieć. Większe. Także proszę Państwa, słowo niepotrzebne, niepotrzebnie. Panujemy na sytuacją do następnego niepotrzebnie ktoś przeklina. Kiedy pojawi się pytania, dlaczego przeklinać? Tego nie wyłapaliśmy? No, nie ONR musi nie przeklinać? Wszystkich. No nie musi. Chyba, że o co ONR przeklina? Prowadzimy system absolutnie totalitarny. Teoretycznie. Totalitarny. Totalitarne są zapędy człowieka niedoskonałego. To Biblia mówi, że w sercu człowieka różne rzeczy się mieszczą, zwłaszcza, że człowiek nad sercem nie panuje, a odnośnie miłości mówi się, że serce nie sługa. No właśnie. Z tego, że rozdawała bezpłatne egzemplarze Koranu, chociaż podejrzewa się, że mógł być to kamuflaż, który miał służyć do weczowania zwolenników. No ale z drugiej strony niemiecki kontrwywiad zarzucał prawdziwej religii, tej organizacji właśnie, o której mówimy, gloryfikowanie dżihadu i zamachów terrorystycznych już nie od dziś. Dopiero w połowie listopada doszło do tej akcji. Więc właśnie Koran to tylko zasadnicze. Jest jakaś taka manipulacja, bo jak ktoś bo tak naprawdę duszy ona, swej, sercem, no, formalnie, to wynika z duszy, nie chce czytać i nie jest uduchowiony, działała, no to wiadomo, że zgodnie, wtedy zakładam, że kupienie tego takiego czytania to jest tylko polityczne. Niemieckim mamy tą, prawda, rozdział. My musimy odróżniać pewne rzeczy, proszę Państwa, że właściwie Kościół katolicki zakładam, to on zamiast opiekować się, proszę Państwa, że Pismem Świętym, no to skoro Biblię palono na stosie, no to wiadomo, to tak znaczy, samo z Koranem. Jeżeli uznajemy, iż jeżeli uznajemy, to uznajemy, ale kto to uznaje? Zagrożeniem dla bezpieczeństwa. My względu na wierzymy to, w Jezusa Chrystusa dowodów, jako,
jako króla, który w roku 1914 objął królestwo w niebie i ma rządzić nad ziemią. Takie struktury nikt tego nie uwzględnia. Stanowią zagrożenie. Dlatego też słuchaj. Zdaję sobie sprawę, że może być to prawda nawet na granicy prawa, czy na granicy praw obywatelskich, swobód obywatelskich. Tylko jeśli druga strona nigdy nie zamierza przestrzegać tych swobód obywatelskich, a wykorzystuje je jako narzędzie słabości do walki z systemem, no to system, posługując się tymi standardami, z założenia przegrywa. To jest brutalne, ale, system, państwo nie może w tym momencie ignorować. Musi sięgać nawet po rzeczy, które mogą się wydawać na granicy lub poza tymi oficjalnymi zasadami, bowiem bez tego dlaczego nie da się tak szybko, wyeliminować zagrożenia. Proszę państwa, tak jest na całym świecie. My rzeczywiście zwłaszcza teraz w takiej sytuacji, że w zdeprawowanym świecie te wszystkie organizacje przeciwko sprawiedliwemu człowiekowi atakują, że zaczepiają tak niestandardowo, a słyszeliście państwo, mam prawo. Każdy ma praw człowieka, korzystając tak było, z państwa, zasad. Tak, także Jezus Chrystus nie jest czy królem żadnego z tych imperiów, jakie tutaj mamy przed sobą. Chodzą, tak samo jest z tej linii, z Polską. Świadkowie Jehowy dlatego są neutralni politycznie. Przeciwko nami ciągle podkreślają sprawę, mamy potęgi światowe, miasta, państwa takie jak Babilon, Medo-Persja, Grecja, czy nawet kontestując normalne, Wielka Brytania i USA, i mocarstwo anglo-amerykańskie. Tutaj bardzo dużo czytałyśmy na ten temat. Bardzo dużo opowiadałyśmy i mówiłyśmy, że nikt nie jest w stanie zniszczyć ziemi, bo ziemia będzie wkrótce przeobrażona w raj. I dlatego Jezus Chrystus jest królem. Ale dla ludzi tych, którzy Pismo Święte, a nie Koran, Pismo Święte badają, czytają, stosują to wszystko, bo one nie są ich prawem, one są ich narzędziem, one są ich tarczą do działania i do kontestowania państwa prawa, bo to działa podwójnie. Po pierwsze, daje im pewien poziom luksusu działania, który nie byłby możliwy w innych miejscach, a po drugie, pokazuje też dla innych obywateli, że państwo jest słabe. I dopóki państwo nie pokaże samo z siebie tego, iż jak to mówią, nie ma dalej drogi w tym kierunku, prawda? Bez względu na to, co głosicie, jakie są prawa, jakie są zasady, to te zasady powinny być zasadami obowiązującymi tych, myślę, którzy że chcą tak przestrzegać, a nie używają ich jako prawa. Przed ponad rokiem informowaliśmy o zamachach w Paryżu, a wszystko zostało rannych. Kilka miesięcy później także o zamachach Europoli od mniej więcej 6 miesięcy w Europie w wygodny sposób. No tak, to jest bardzo takie miłe uczucie, to znaczy na pewno ten spokój zawdzięczamy dużo większej, dużo silniejszej penetracji tych środowisk, do szerszego przebudzenia. Zapewne wreszcie doszło do przebudzenia. Poza tym prawdopodobnie to nie jest tak, że rzeczywiście mamy tutaj całe grupy gotowe natychmiast atakować. To raczej można by założyć, iż osoby, które chciały w danym momencie uderzyć, uderzyły. Dzisiaj mamy rozpracowane zapewne rozpracowane różne ugrupowania. Jest trudniej. Możliwe też, iż jest taka sytuacja, gdzie był rozkaz powstrzymania tego typu działań. No, tego też nie wiemy. Bo możemy zakładać, że jednak jakieś tam informacje, jakaś tam wymiana informacji do tych grup, które są tutaj, sięgają. Ale też jest szansa, iż po prostu nie udało im się zburzyć bezpieczeństwa obywateli Europy. Stają się coraz bardziej świadomi zagrożeń, stają się coraz bardziej świadomi problemów, które ich otaczają. I rządy wreszcie stały się coraz bardziej świadome tych problemów. A także zaczyna się działanie, być może też te działania w stosunku do tych społeczeństw. Być może okazało się, że Europa nie jest tak słaba, jak mogło się to wydawać jeszcze przed kilkoma latami. Ale to kiedy się składa? Chociaż potrzebuje to sami takiego wstrząsu. Profesor Daniel Boczkowski, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Białegostoku o zagrożeniach terrorystycznych w Europie. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję.
trzeba zrobić, kiedy radio będzie przycisk, gdy się godzina 15 za kilkanaście sekund. Rozumiem, polecę, że to nie słuchamy. Polecę, to trzeba je wykonywać teraz. Dokładnie tak, jak pokazano na rysunku. Panie magister, chciałbym olej wątroby Rekina, który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Wciśniemy edycję specjalna dzięki podwójnej dawce 500 mg. Odpowiada różnym olej z wątroby Rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wyznaczony przed normalnym rytmikiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze kapsułka. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju jest czosnek. Który rozwiązany na kawałek dla dzieci może być lider. Podaję dzieciom lizaki na tursept gardła, ale o lizakach na kaszę co to się stało? To bardzo dobry pomysł, ale przecież takiego chyba nie. Ja też nie wiem, co się stało. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki na tursept gardła. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyróżmy kuchni na tursept lizaki. Łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztowanie. Spróbuj specjalnego kubełka dla jednej osoby. Testówka KFC za 1,995. Dwa hotkeksy, nóżka kurczaka, fajce i frytki. Kubełek dla jednej osoby testów KFC za 1,995. Zapraszamy do KFC. Świżyny Express doceniamy juniorów i seniorów, krótko i daleko widzów, spokojnych i energicznych. A dziś na przykład doceniamy aktywnych. Dlatego kupując trzy opakowania dowolnych jednodniowych soczewek kontaktowych, czwarty dostaniesz gratis. W drogę na fitness, narty czy do innych aktywności. Czyli jeszcze raz płacisz za trzy, a czwarte opakowanie jednodniowych soczewek kontaktowych otrzymasz w prezencie. Szczegóły i regulamin promocji dostępne w salonach i na wiszynexpress.pl. Wiszyn Express. Wiem, czego potrzebują twoje oczy. Sprawdziłeś świat motocykli już w Polskach, a dla lekkich i niskobudżetowych turystów Suzuki Vista 650, Honda 500, X oraz Kawasaki Versys 650. Groźna sportowa, relacja z jazdy, Ducati paliwa 999. Ponadto nowe Suzuki GSX-R 1000 i inne gorące nowości na rok 2017. Polecam Protekcji z kranem mocy. Poproszę hotdoga. Na Statuin mamy tylko prawdziwy hotdog. No tak, tradycyjny polski smak, nowe receptury i chrupiący kiełbaski z nowego włoskiego grilla. Prawdziwy hotdogi tylko na Statuin. Heniu, jak było w przedszkolu? Tata, Rusia chora, Ignacy chory, Mikołaj chory, Jędrzej chory, Wasia taka po roku, że dzieci chorują. I kiedy mamy muszą podawać też antybiotyki, żeby pokonać złe bakterie? Kogo wtedy liczyć na wsparcie? Dostępny w aptekach suplement diety Kofior firmy Bayer. Zawiera przebadany szczep bakterii LBGG, podawany przy antybiotyku, wzbogaca mikroflorę jelitową u dzieci. Kofior. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie, czyli jakie to ma znaczenie dla Polaków. Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35 na Wiatr Przełomu. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 000 złotych. Volkswagen. Reklama. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną pierwszą ustawę innowacyjną. Prezydent poinformował, że ustawa przewiduje udogodnienia dla przedsiębiorców oraz naukowców. Cały system ich... Bezprawne eksmisje, wyłudzenia, niszczyczne pozdy. Lokatorzy reprywatyzowanych kamieni w Warszawie spotkali się z posłami z parlamentarnego zespołu do spraw nieprawidłowości przy przeprywatyzacji. Minister Anna Zalewska zapewnia, że szkoły dostaną pieniądze na zmiany związane z reformą edukacji. W piątek ruszyła budowa kolejnego odcinka drugiej linii metra na warszawskiej Woli, a to oznacza sporo utrudnienia w większości zgodna z konstytucją. Opozycja chce, by sędzia Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński zrezygnował z pełnionych funkcji w związku z doniesieniami Gazety Wyborczej, że w latach 90. był oficerem polskiego wywiadu w Berlinie. Politycy domagają się także wyjaśnienia w tej sprawie od koordynatora służb specjalnych. Karolina Lewicka. Niezależność sędziowska jest nie do pogodzenia z agenturalną przeszłością, przekonuje szef komuty.
zachował słowo, które działa. Nie wiemy, jakie były działania pana Muszyńskiego jako agenta służb specjalnych, który w swojej działalności mógł być narażony na różnego rodzaju działania, także operacyjne i wywiadu. Dlatego Platforma chce, by sprawę wyjaśnił na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Zaś Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej apeluje do samego zainteresowanego, czyli sędziego Muszyńskiego. Oczekiwalibyśmy, szczerze mówiąc, od niego rezygnacji. Mariusz Muszyński jest nie tylko sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale też zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu i jednym z dwóch przedstawicieli Polskiej Komisji Weneckiej. Na wszystkie te stanowiska został wskazany przez PiS. Karol Elicka, TOK FM. Teraz w informacjach TOK FM. Reforma edukacji forsowana przez PiS. Zgodnie z nią już od przyszłego roku wydarzone będą gimnazja. Podstawówka zostanie wydłużona do 8 klas, a liceum do 4. Minister Anna Zalewska zapewniła dziś, że szkoły dostaną pieniądze na reorganizację i zmiany związane z reformą. Przekształcenie jednej szkoły zgodnie z wyliczeniami resortu średnio będzie kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli chodzi o poszczególne szkoły, to oczywiście zależy od tego, w jakiej firmie kupuje się krzesła, stolki i kto jest wykonawcą, na przykład remontującym salę. Minister zapewniła też, że resort ma pieniądze na reformę 300 milionów złotych i 168 milionów w rezerwie budżetowej. Prawnik amerykańscy, naukowcy i aktywiści, którzy chcą ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach prezydenckich, bo jak twierdzą, na wynik mogli wpłynąć zagraniczni hakerzy. Konkretnie chodzi o Stany Michigan, Pennsylvania i Wisconsin, gdzie kandydatka demokratów Hillary Clinton minimalnie przegrała z Donaldem Trumpem. Magda Maciorek. Audytu lub przeliczenia głosów po raz kolejny domaga się m.in. dr Barbara Simons, doradczyni w amerykańskiej rządowej komisji wyborczej i ekspertka od procedury głosowania elektronicznego. Według dziennika Guardian powstaje też raport, który w przyszłym tygodniu trafi do władz federalnych i komisji w kongresie. Naukowcy mają wątpliwości co do głosowania w trzech stanach: Michigan, Pennsylvania i Wisconsin. W dwóch z nich Hillary Clinton o włos przegrała z Donaldem Trumpem. Na razie jednak sama Clinton nie przyłącza się do apeli o ponowne przeliczenie głosów. Magda Paciorek, TOK FM. Kolejny już protest pilotów Lufthansa odczują także pasażerowie z Polski. Z powodu strajku jutro odwołane zostaną 24 loty, a dziś anulowano w sumie 22 połączenia, 14 z Warszawy i 8 z Krakowa. Strajk pilotów ruszył o północy i potrwa 48 godzin. W sumie niemiecki przewoźnik odwołał blisko 880 spośród zaplanowanych 3000 lotów. Piloci, jak mówi rzecznik Lufthansa, chcą 22% podwyżki. Tak, zamierzam przedstawić się związkowcom wiele konkretnych propozycji. Nie zwołałem przy okrążeniu udało się dojść do porozumienia. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że związek zawodowy jest zainteresowany przede wszystkim eskalacją sytuacji. Wiadomo, że dwudniowy strajk dotknie blisko 100 tysięcy pasażerów. Podróżni narzekają, bo to kolejny protest w tym roku, a od kwietnia 2014 roku pracownicy niemieckich linii strajkowali już 14 razy. Wiele jest tych protestów w ostatnim czasie. To bardzo denerwujące. Rozumiem, że piloci walczą o pieniądze dla siebie, ale to pasażerowie cierpią na tym konflikcie. No właśnie, przedstawiciele Związku Zawodowego Pilotów przekonują, że są zmuszeni do strajku, bo od 5 lat nie mieli żadnej podwyżki. Warszawska Wola szykuje się na paraliż komunikacyjny. W piątku na sobotę w tej dzielnicy ruszy budowa kolejnego odcinka drugiej linii metra. Prace nad liczącym prawie 3,5 km fragmentem potrwają 2 lata i pochłoną grubo ponad miliard złotych. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z ogromnymi utrudnieniami. Tomasz Pęcka. A także zciąganie nowych, utalentowanych pracowników. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Badanie KPMG Baruna w firm rodzinnym. W Europie przeprowadzono metodą wywiadów internetowych w dniach 1 maja 30 2016 roku. Wybrano 900 odpowiedzi. Ale jak ludziom się nie podoba, to już zapytajmy. A ludziom się nie podoba, bo wiemy, że jakaś zmiana przychodzi. Jakieś dymy robi, jakiś tumult, jakieś coś złe wibracje. Ludziom to się nie podoba. Przekonuje, że chwile będą podobne do tych z czasu budowy pierwszego wiadomo. Organizacja ruchu będzie też stale monitorowana i w razie potrzeby zmieniana. Oczywiście do 1 grudnia nie będzie. Ludziom jeszcze inne rzeczy się nie podobają, że portrety, kołaje, Teatru Wielkiego giną, że nie wiadomo, czy śpiewała tam Odrzejewska, czy tańczyła, czy wiersze opowiadała, kim była Odrzejewska. No jak nie ma portretu, nie wiadomo, że ona tutaj występowała w Teatrze Wielkim. Że był papież, chociaż nie był tym artystą, aktorem, aktorką.
Agnieszka Linerowicz, serdecznie Państwa zapraszam na Światopodgląd. W Światopodglądzie teraz gośćmi są doktor Elżbieta Kurończuk, socjologka z Uniwersytetu w Söderdyr. Profesor Maciej Gdula z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Powiedz proszę, czy Kamila Polityka będzie dzisiaj faktem? No, recept przedstawiono dziś bez liku. Trzeba tu powiedzieć, że poruszane zagadnienia dotyczą wszystkich mieszkańców miast i aglomeracji miejskich. Tutaj problemem jest bardzo duża ilość samochodów i zanieczyszczenie powietrza, które jest tego pochodną. Tomasz Dąbi, zastępca naczelnika Wydziału Zrównoważonej Mobilności Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, mówił dziś właśnie o pomysłach miasta, które mają zachęcić mieszkańców do pozostawienia czy obniżenie wieku emerytalnego, które mają ulżyć ludziom w trudniejszej sytuacji finansowej albo na rynku pracy, że poczyni czy polityków, czy intelektualistów środowiska media, czy ludzi, którzy identyfikują się bardziej z lewicową myślą i ideą, zupełnie bezsilnymi, czyli że PiS poza miastem lewicy. Są wykorzystane 3-4, nawet kilka razy, kilkakrotnie dziennie, dlatego są dużo bardziej efektywne. Eksperty z Zarządu Dróg Miejskich wskazywał też na profil działań w stolicy idących w stronę ekologii w transporcie. Tabor autobusów jest wymieniany na elektryczność i na razie na poziomie eksperymentów miejskie zakłady autobusowe testują różne rozwiązania, bo to są albo akumulatory i ładowanie na wyjezdni, albo mniej pojemne akumulatory i ładowanie na templach. Są różne rozwiązania, które obecnie konkurują ze sobą. Oczywiście wspieramy napędzane przez stronę komunikację szynową, czyli tramwaje, czyli metro, kolej miejską STM, kolej regionalną i też w kolejnym kroku będziemy wspierać elektryczny car sharing. Sprawdzenie to także zmiana naszych przyzwyczajeń i wzrost świadomości konsumenckiej. Przykładowo, w domu możemy bardzo zmniejszyć zużycie energii, optymalizując temperaturę pomieszczeń i stosując właściwe ich wietrzenie, a także dzięki inteligentnym licznikom śledzić bieżące jej zużycie o potrzebie edukacji w tym zakresie już od najmłodszych. To jest ten ciekawy moment, bo bardzo często komentarz ze strony, powiedzmy, osób identyfikujących się z lewicą jest taki, że właśnie program 500+ w duchu jest dobry, dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość jakby zajęło się tym problemem, ale jest 1000 lepszych rozwiązań, a rozwiązanie 500+ ma tyle wad, że można nawet mówić o tym, że wady przeważają nad plusami. Prawda, można mówić, że tam przeciwko jest niekorzystny, że wypycha kobiety z rynku pracy. Można mówić o tym, że jest tak drogi i nieefektywny, że zablokuje inne inicjatywy. No i w ten sposób lewica zaczyna krytykować społeczne projekty. To jest, myślę, najważniejszy element taki negatywny, potencjalnie negatywny, jeżeli chodzi o 500+, to znaczy to, że koszty tego programu mogą nie pozwolić rozwijać innych programów, a nawet ze względu na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będą się, nie będzie się mogło wycofać z tego programu, to mogą polityczne samochody, znaczy to wiedzą wszyscy dzisiaj, że być może ktoś będzie się chciał po wyborach ścieków wycofać, a że to będzie trudne, ale Prawo i Sprawiedliwość to już naprawdę nie może. I w związku z tym na przykład, jeżeli zostanie zlikwidowany NFZ, to może się pojawić taki pomysł, żeby z budżetu na zdrowie obcinać pieniądze i przekazywać je na 500+, no bo my się nie możemy z tego wycofać, a zdrowie, no to no to jakoś sobie system ochrony zdrowia poradzi. To jest wielkie zagrożenie i rzeczywiście wtedy konsekwencje tego 500+, chociaż dobre na przykład dla młodych pracowników, niekoniecznie będą dobre dla wszystkich.
stopień skanalizowania gminy należy ocenić ja jako dość tutaj wysoki. Pewności co do tego, co to oznacza lewica w tym kontekście, tak? Bo jeśli chodzi o partie lewicowe, najlepiej no skanalizowana jest gmina Ryn, a najgorzej Miłki. Jednak mimo wydania codziennie ponad 200 milionów złotych na rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej, wójtowie i burmistrzowie nie egzekwowali od mieszkańców obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci. Andrzej Wyszko mówi, że kontrolnik ujawniła 369 nieruchomości, które miały techniczne możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, ale nadal korzystały z Nie była debata, dyskusja na temat tego, jakie mamy najlepsze rozwiązania dla państwa, jakie mamy najlepsze pomysły na politykę, chociażby dotyczącą opieki. I to nie była debata pod tytułem, kto ma lepszą ofertę, ten wygrywa, tylko debata się dotyczyła bardzo różnych kwestii, pamięci, Smoleńska ostatnio, tak, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta dywizja wygrywałaby przy założeniu, że wybory wygrywa ten, kto ma naprawdę najlepszą ofertę dla społeczeństwa, pomysłu na osady ściekowych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Usługi opiekuńcze, edukacji i tak dalej, tak dalej. Widzimy już niestety, ochrony środowiska, że tak do tej pory nie było, szczególnie przez długi wyborach, a uważa, że bardzo miał dobry wynik, między innymi dzięki obietnicy programu 500+. Myślę, że tutaj, owszem, to miało znaczenie, ale nie decydujące. Obietnice składały na szczególne, a ile dokładnie? Kwestia była raczej, polegała raczej na spójności, czy na państwa, które ma pomagać rodzinie. Tak? I myślę, że ta spójność wygrała, bo on niestety nie było w stanie obronić, pokazać chociażby nawet skutków ich reform dotyczących programu MAP. Tak? No bo w sytuacji, w której oni w ciągu dwóch kadencji chociażby zwiększyli ilość dzieci, które mają miejsce w szkołach o ponad 50%, tak? 30% w takich czasach, które ja przyjdę do 70%. Prawie ale niestety nowy został wydany w Polsce 2-3 dni temu wpis leków dotyczący refundacji. I tutaj już większość leków jest w cenie wyższej niż dotychczas. Średnia podwyżka to 4 zł. Tak? Czyli wszyscy za to zapłacimy. Czy ta kasa gdzieś niestety skądś się musi wziąć? I to jest argument, który powinna lewica podnosić, że budżet się nie dopina. Ja nie wiem, czy to jest standard racja, którą powinniśmy dyskutować, ale na pewno powinniśmy punktować sytuację, w której, owszem, jedną ręką się daje, a drugą ręką się zabiera i nie ma się wizji, albo moim zdaniem PiS nie ma jasnej wizji dotyczącej tego, jak rozwiązać całościowo kwestię chociażby usług opiekuńczych, służby zdrowia, czy szeroko pojętej polityki wspólnotowej. Tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, polega moim zdaniem na tym, że po upadku wielkiej utopii społecznego rolniczego kapitalizm podmienia wbrew temu, co istnieje nadal, wbrew temu, co wielu krytyków mówi. Po upadku tej utopii wytworzyła się taka sytuacja, że te drzwi hegemonii się uchyliły i tą siłą, która mocniej tam pakuje swoją nogę, jest teraz prawica. I to jest zjawisko nie tylko polskie, ale ogólnoświatowe. Teoretycznie mogłaby to być lewica, ale lewica ma problem z wiarygodnością. Lewica ma problem z wiarygodnością związany z tym, że tradycyjne ruchy lewicowe, socjaldemokratyczne brały udział w budowaniu, współbudowaniu neoliberalnej hegemonii. Więc utraciła tę wiarygodność. No i paradoks tej sytuacji polega na tym, że moim zdaniem lewica ma najlepsze pomysły, jak budować nową taki paradoks.
paradygmat ekonomiczny ma bardzo dużo lukratywnych, dobrych, całościowych pomysłów, ale prawica ma władzę. I teraz, jak z tego wybrnąć? To jest wielkie wyzwanie dla lewicy, no bo możliwe są dwie drogi. Albo schowanie swojej dumy do kieszeni i coś w rodzaju kolaboracja z nienawidzoną prawicą. Czego jakby będą tego koszty, ale też realny zysk w postaci tego, że tu i teraz poprawi się sytuacja na przykład gospodarcza, na przykład związana z tymi programami 500+, takim jak 500+, i to na dwóch polach, bo po pierwsze tu chodzi o pomoc dla grup wykluczonych, a po drugie, to też jest ważny lewicowy argument, że w gospodarce spraw społecznych brakowało takiej równowagi. I to już nawet nie chodzi o to, że tu nie mówimy o jakimś takim pomaganiu tylko biednym wyłącznie za duchu dobrego serca, tylko jakby o stabilizowaniu całego systemu społecznego, również kapitalizmu, który idąc tamtą drogą zmierzał w kierunku przepaści. Więc to są wielkie dylematy lekcji. No albo bojkotować, kontestować, no tylko że wtedy jest problem, jak się odróżnić od obozu zwolenników status quo. Rafał Woś, jak Państwo słyszeli, jeszcze Elżbieta Korolczyk, Maciek, które są Państwa gośćmi po informacjach pracy. Przygotowałam dzisiejszą porcję witamin na wszystkie zdrowe i naturalne. Polska jest lepszym krajem niż większość innych. Tak twierdzi już ponad połowa Polaków według badania TNS-u. Megalomania, efekt polityki i wstawania z koła, a może rosnące PKB. Co sprawia, że myślimy o sobie z coraz większą dumą? O tym między innymi porozmawiamy w dzisiejszym programie Wieczór Radia Tok FM. Zaczynamy jak zwykle po godzinie 21. Do usłyszenia. Do losu. Naturalnie dla ciebie. Reklama. To właśnie na tę wiadomość czekaliśmy z niecierpliwością od dawna. W salonach Toyoty ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Postaw na doskonałe prowadzenie i legendarną niezawodność. Spiesz się. Największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. 12 lat temu przyszliśmy tu z moją żoną na naszą pierwszą randkę. Dziś to miejsce stało się kultowe, ale wciąż czujemy się tu tak samo dobrze jak wtedy. Pracuję tu od 8 lat. Ze zwykłej pracy zrodziła się moja pasja, zainteresowanie kulturą wina. Nigdy nie nauczyłbym się takiej i zajmuje się importem. W portfolio mamy ponad 600 etykiet z całego świata. Nasze dobre zrozumienie imprezy to stałe wydarzenie w wienerskim kalendarzu Warszawy. 12 lat temu stworzyłem to miejsce dla Was. Zapraszam do naszych restauracji i sklepów na Borkowskiej i Cierska. Robert Bierzyński. Każda ma prawie, że dziecko jest przeziębione, a mrożkę lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaję dziecku pomadę i mowal do Komisję ma powoływać w większości, to znaczy 8 na 9 członków. Przewodniczący ma być sekretarz stanu w ministerstwie. Natomiast 8 członków będzie powoływał Sejm. A więc należy wziąć pod uwagę, że władza ustawodawcza będzie miała ogromny wpływ na kształt tej komisji. Z drugiej strony komisja ma być quasi organem do wysysania pieniędzy, wyciągania do swoich kieszeni, lokowania w rajach podatkowych, gdzie tylko jest to możliwe. Ludzi
mieszkań powypieprzać, mieszkania przejąć, posprzedawać, aby pieniędzy pełno było, proszę Państwa, żeby starczyło na podróże, na wycieczki. Nie warto się tej nieruchomości. Wiecie Państwo, niebezpiecznie na świecie, ja mówię nareszcie. Dla tych chciwych, dla tych pazernych nareszcie jest niemożliwe za bardzo podróżować po świecie. No to oczywiście, że szukają lepszych miejsc, bezpieczniejszych. Amerykanie też szukają. Ale nie daj Boże, żeby to było kosztem, to najlepiej, bo wtedy coś można więcej pieniędzy mieć. Która wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na lotnisku w Rudnikach, niedaleko Częstochowy. Po uderzeniu samolotu akrowacyjnego o ziemię zginęli lecący nim dwaj mężczyźni. Śledczy biorą pod uwagę dwie główne wersje: płot pilota lub awarię któregoś z podzespołów samolotu. Krakowscy aktywiści protestowali na sesji Rady Miasta przeciwko obcięciu wydatków na inwestycje w parki i skwery. Prezydent zapowiedział publicznie, że w przyszłym roku na utrzymanie zieleni w Krakowie przeznaczy 100 milionów złotych, razem w budżecie zapisano mniej niż połowę tej kwoty. Mieszkańcy przyszli więc na sesję, by wyrazić oburzenie tą sprawą. Mieli ze sobą transparenty, a radnym rozdawali jabłka. Obietnicy się dotrzymuje, że 100 milionów musi się znaleźć w budżecie. Chcemy poprosić radnych, aby zastanowili się nad tym, czy rzeczywiście Kraków nie zasługuje na to, żeby zwiększyć budżet na zieleń. Prezydent Jacek Majchrowski zapowiedział, że kwota na zieleń prawdopodobnie zostanie zwiększona, ale dopiero w drugim półroczu. Ukraińskie władze zagroziły odcięciem wody dla części terytoriów zajętych przez prorosyjskich separatystów w obwodzie ługańskim, którzy nie spłacają zadłużenia za jej dostawy. Zdaniem Kijowa, regionowi, w którym mieszka ponad pół miliona ludzi, grozi katastrofa. Dostawy wody, jak ostrzega wiceminister do spraw terytoriów okupowanych, mogą być wstrzymane już od 1 grudnia. To były informacje TOK FM, kolejno o 15.20, a teraz jeszcze prognoza pogody. Prawa. Mówię na podstawie kodeksu cyfrowego, jeżeli chodzi o same przesłanki wzruszenia decyzji, to większości są powtórzenia przesłanek, które są przewidziane przez kodeks postępowania administracyjnego przy okazji wznowienia decyzji, wznowienia postępowania czy stwierdzenia ważności decyzji. Na południu i wschodzie będzie pochmurno, ale nie powinno padać. Na termometrach na około 2 do 6 stopni. Jutro znów sporo słońca, najwięcej przejaśnień. Na południowym wschodzie północy opocznie lokalnie możliwe może popadać deszcz, a na termometrach 6 stopni. W Białymstoku 7, w Trójmieście i Wrocławiu 8, w Warszawie do 10 stopni w Krakowie. Jak i prokurator, a więc na można by sobie wyobrazić zrealizowanie tych celów, zweryfikowanie tych jakiejś części wątpliwych decyzji na bazie tych narzędzi, które w tej chwili już są i funkcjonują, a nie poprzez ciało polityczne, ciało, które nie wiadomo, jak są Rafał Woś, profesor Maciek Dula i doktor Elżbieta Korolczuk. Na jakim poziomie będą kompetencje no osób, które będą rozmawiamy o tym, czy zastanawiamy się nad sytuacją, w której znalazły się środowiska lewicowe. Ja mówię środowiska, bo chodzi mi o partie polityczne, ale też chodzi mi o ośrodki analityczne, czy o ludzi, którzy walczą o jakieś postulaty, organizacje, czy ludzi, którzy próbują kształtować, jakoś brać udział w debacie. No i no, Rafał właśnie przed informacjami zarysował ten obraz, w którym tak się zdarzyło, że to PiS ma władzę teraz, znaczy nie tak się zdarzyło, taka była logika wydarzeń, że PiS ma teraz władzę i to PiS wprowadza te postulaty, które nazwalibyśmy prospołecznymi. No i teraz wydaje się, że często lewica jest w takiej sytuacji niemożliwej, bo krytykując te postulaty, te programy 500+, ale nie dlatego, że uważa, że to jest za drogie, tylko uważa, że te pieniądze po prostu można lepiej wydać. Też na przykład nie prowadzą do tego, że kobiety są wypychane z rynku pracy, no to staje w jednym rzędzie Rafał Woś. Ja bym tak uzupełnił, to znaczy to są różne stopnie, powiedzmy, tej odpowiedzi, bo są tacy odbiorcy, którzy będąc przekonanymi, że oni są na przykład ze zwolennikami rozwiązań lewicowych, tak naprawdę będą ze skrajnych, liberalnych pozycji komisji atakować. Nieświadomi, że mówią grozą, na przykład będą mówić, nie no, budżet musicie wznoważyć, podczas gdy sednem, znaczy jednym z filarów myślenia lewicowego jest to, że tak naprawdę moim zdaniem jest przyczyną większości patologii, a lewicowcy odpowiedzą, że gdy mamy do wyboru eksplozję długu, że zawsze kosztem długu zrównoważenia budżetu publicznego będzie na przykład ukryty dług prywatny. Przy założeniu,
powiedział, że te 1945 są niskie, że tylko dlatego trafiły do postępowania administracyjnego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że decyzję wydał prezydent Miastostecznego Warszawy, to są oczywiście upowodzenia, to jest polityka, czy z pozycji, ale też często jednak z pozycji lewicowych, na przykład właśnie, że program 500+ wypycha kobiety z rynku pracy, że wydanie tak dużej sumy pieniędzy na 500+ trafia zarówno do bogatych, jak i średnio zamożnych i biednych, jest nieefektywne, bo można by było skierować je do tych, którzy ich potrzebują, a resztę wydać na inne programy socjalne. To jest z kolei myślenie pozbawione, czy tak jakby tego z kolei inne, ale taki pragmatyczno-lewicowy postulat polega na tym, że doświadczenie uczy nas, że jeżeli program typu welfare state nie będzie miał oparcia w klasie średniej, która jest politycznie najbardziej aktywna, to on zawsze będzie sprowadzony do roli takiego właśnie tego charity, tej dobroczynności i przy pierwszej możliwej okazji zostanie skasowany. I tyle będziemy mieli z lewicowym wyruszeniem. Przesłanka, zgodnie z którą przede wszystkim to dla mnie sednem lewicowego myślenia jest krytyczne myślenie. I w tym sensie uzasadniona jest krytyka każdego programu, każdego pomysłu chociażby polityki społecznej. W takim sensie, że patrzymy na to z perspektywy narzędzi, tak? Znaczy, do czego one mają służyć? Jeżeli, tak jak twierdzi PiS, 500+ ma zwiększyć dzietność, to jest jasne, że tego nie zrobią. Ale może mamy mechanizmy, no maga, wieloletnie mechanizmy mają znaczenie. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy redystrybucji i podwyższenia, czy polepszenia jakości życia, tak, tej szczególnej grupy osób biednych, tak, czyli tych ludzi, którzy mają tą medianę zarobku 2000 zł w Polsce. Tak, dla nich to jest ogromny plus, tak, które można by rzeczywiście podniesienie dochodu i stopy życiowej, i godności, tak. Z tej perspektywy to jest dobre. Patrząc z perspektywy budżetu państwa, jest oczywiste, że jeżeli program ma, na którym w pierwszym roku wydano